robił jako cieśla i na tym niestety kończą się podobieństwa. Choć w sumie byłaby jeszcze rzecz jedna, mianowicie sposób planety opuszczenia KS. Joachim Ktychała, psychopata z Bytomia. 18 lat, wyrok za majty. W zakładzie karnym rośnie w nim to bab nienawiść. Resocjalizacja okazała się nieskuteczna. Po wyjściu z więzienia wyszedł z niego większy dewiant, polujący na kobiety wszędzie, gdzie się tylko da. Joachim Ktychała, psychopata z Bytomia. Polujący na kobiety wszędzie, gdzie się tylko da. Joachim Ktychała, psychopata z Bytomia. Lasy, piwnice, odludzia i schodowe klatki, krwawe randki. Lasy, piwnice, odludzia i schodowe klatki, światowe masakry. Upiory jego dzieciństwa, brak miłości jest jak trucizna. Ponisza go własna rodzina i ulica i mrok zakwita w duszy Joachima. Brutalne napady na kobiety, ofiarami są też dzieci. Czy w głowie ci się to mieści, co robi człowiek dla seksu i wendety? Jego szwagierka, poza tym nałożnica, gdy chciała prawdę o ich romansie wydać, na coś zabójczego się przewróciła. Z cmentarza milicja Frankensteina skręciła. Joachim Ktychała, w łapach kata. Co robiłeś, gdzie byłeś, z kim i kiedy? Wyjaw wszystko nam, jak na spowiedzi. Co robiłeś, gdzie byłeś, z kim i kiedy? Za swe grzechy nie unikniesz pętli, bo kto zabija człowieka w naszym ludowym państwie, ten podlega karze na sznurze w mamrze. Kiedy indziej zrobisz pranie w innej formie i wymiarze, teraz patrzysz w twoje, zapraszamy na zapadnie.